Ja słyszę te pytania często, że, nie, że już uznajemy KRS, który wcześniej określany był jako neo-KRS. Ja uważam, że nadal ta rada nie spełnia, mówimy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie spełnia wymogów zgodnie z naszym porządkiem prawnym. To jest czyli nieprawidłowo wybrana rada. Czyli będziecie wymieniać jeszcze po innych członków w takim razie? Uważam, że tak należy zrobić. Natomiast jeszcze raz chcę bardzo wyraźnie podkreślić, te cztery osoby, które zostały wybrane na ostatnim posiedzeniu Sejmu, zostały wybrane zgodnie z konstytucją.